zadeklarowała, że przewodniczy Kościoła Emanuela. 15 tysięcy meksykańskich katolików modliło się w miejscowości Tenango del Aire, gdzie znajduje się prowadzone przez polskich palotynów Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Honorowymi gośćmi uroczystej i przyświętej był prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser Duda. Tysiące Meksykanów, którzy przybyli do Tenango del Aire, brawami i okrzykami powitało prezydenta Duda i jego małżonkę. Msza odbywała się pod wielkim namiotem, pod którym zbudowano ołtarz z wielką podobizną Matki Boskiej z Guadalupe, przed którym ustawiono dziesiątki obrazów i figurek Jezusa. Nabożeństwo odbywało się po hiszpańsku z elementami języka polskiego. Religijne pieśni śpiewał chór dzieci w meksykańskich strojach. Powitanie w całości w języku polskim wygłosił biskup Victor Rodriguez Gomez. Cieszę się bardzo. Ludzie są głupi, że jeszcze ta dewocja. Bo naprawdę jesteśmy razem. Mówił biskup Gomez, przypominając, że tak jak Polska ma swoją Matkę Boską Częstochowską, tak Meksyk ma Matkę Boską z Guadalupe. Biskup wyraził radość, że prezydent Duda chce wyjaśnić gospodarczy pomiędzy Polską a Meksykiem i prowadzić do zbliżenia obu krajów. We mszy w Tenango del Aire uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz i nuncjusz apostolski w Meksyku. Z Tenango del Aire, Marek Wałkuski, Polskie Radio. W wyniku wybuchu miny pod samochodem misji OBWE zginął obywatel Stanów Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w Donbasie na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Kolejnych dwóch pracowników misji obserwacyjnej zostało rannych. Jeden z dwóch samochodów patrolu misji OBWE najechał na minę w okolicach miejscowości Prybysz w obwodzie ługańskim. Jak poinformował wiceszef misji OBWE na Ukrainie Aleksander Hak, ofiara śmiertelna wybuchu to obywatel Stanów Zjednoczonych, członek patrolu OBWE. Kolejnych dwóch obserwatorów zostało rannych. Są to obywatele Czech i Niemiec. Przewieziono ich do szpitala w Ługańsku. Wiceszef misji zaznaczył, że używanie min jest zabronione w Donbasie w myśl porozumień mińskich zawartych jeszcze jesienią 2014 roku. Jak jednak dodał, porozumienia te wciąż pozostają jedynie na papierze. Incydent z udziałem misji OBWE był przedmiotem telefonicznej rozmowy ukraińskiego prezydenta z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Petro Poroszenko zaproponował, aby w Donbasie stacjonował międzynarodowy kontyngent pokojowy ONZ. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Ravensbrück uczczono ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego. Uroczystość odbyła się w 72. rocznicę jego wyzwolenia przez Armię Czerwoną. W uroczystości wzięły udział były więźniarski z Polski, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji historycznych i młodzież z Polski. Podczas uroczystości w imieniu byłych więźniarek mówiła Barbara Piotrowska. Gromadzimy się, aby uczcić więźniarki, kobiety i dzieci, które pozostały tu na zawsze. Zwracam się do następnych pokoleń, aby sprzeciwiały się przemocy i zawsze pamiętały o ofiarach systemów totalitarnych. Po oficjalnej części uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym śmierć 90 tysięcy kobiet i dzieci. Była więźniarka Stanisława Śledziejowska-Osiczko, nie potrafiła opanować emocji. Bardzo dużo wspomnień osób, które już niestety nie żyją. Ja dzisiaj tu płakałam, nie wiem, czy ze złości, czy z żałości, czy z tęsknoty. Wizyta w dawnym obozie była wyjątkowo trudna dla Leokadii Kaczorowskiej. Ponieważ mama to zginęła, tak jakbym na pogrzeb tu przyjeżdżała. Wspomnienia przykre, no ale póki mogę, to przyjeżdżam. W KL Ravensbrück Niemcy więzili ponad 40 tysięcy Polek. Obóz przeżyło zaledwie 8 tysięcy z nich. Z Ravensbrück, Witold Banach, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Maciej Gaweł, dobry wieczór. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn Koźle mistrzami Polski w rewanżowym meczu finału plus ligi broniący tytułu kędzierzynianie pokonali u siebie Skrebel Chatów 3-1. W pierwszym meczu Zaksa zwyciężyła do zera. Brązowy medal zdobył Jastrzębski Węgiel, który dziś po raz drugi pokonał Resowie, tym razem na wyjeździe 3-2. Do pozostałych wydarzeń ligowych wrócimy za kilka minut. Teraz przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie operowany był Tomasz Golob. Jak już informowaliśmy, najlepszy polski żużlowiec miał dziś wypadek podczas z treningu na torze motocrossowym, którym doznał poważnych obrażeń, m.in. kręgosłupa. Jego powrót do sportu schodzi na dalszy plan, bowiem wciąż nie wiadomo, czy Golob wróci do zdrowia i czy będzie w pełni sprawny. O jego stanie i rokowaniach na najbliższe dni mówi profesor Marek Harad, neurochirurg z 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, który operował zawodnika. Doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał cięte zaburzenia czucia od linii, nie wiem, linii słupków w dół.
i również był porażony. Nie wykonywał żadnych ruchów czynnych i nie miał czucia swej misji. Rokowanie co do możliwości powrotu funkcji jest poważne, ale nie możemy jeszcze w tej chwili przesądzić, czy funkcja nie powróci. Istnieje poważne zagrożenie, że będzie głęboki niedowład bądź porażenie. Natomiast trudno jeszcze na tym etapie przesądzić, że tak będzie na pewno. Natomiast zagrożenie jest bardzo poważne. Jeżeli chodzi o karierę sportową, to nawet biorąc pod uwagę najlepszy przebieg leczenia, to czeka tam ta długotrwała rehabilitacja. Długotrwała to znaczy miesiące, a może nawet to będą lata. Tomaszowi Golobowi życzymy przede wszystkim powrotu do zdrowia. Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w kolarskim klasyku Liège-Bastogne-Liège. Wygrał Hiszpana Alejandro Valverde, który na finiszu wyprzedził Irlandczyka Daniela Martina. Polak stracił do zwycięzcy 3 sekundy. Pod wrażeniem występu Kwiatkowskiego był były reprezentant Polski, a obecnie trener kadry młodzieżowców i juniorów Marek Kraśniewski. W grudniu 2014 roku, tak jak mówi, jeszcze który do dnia przyjdzie w Polsce na Wyspie. Troszkę Michał postanowił zdać zapomnieć o sobie. Byłby skrętny, nie było go widać, bardziej widzieliśmy Rafała Majkę, ale Michał postanowił poczekać do innego podjazdu. No i trafił znowu na Valverde niesamowitego, który robi to się na tym podjeździe. To jest podjazd, który mu bardzo dobrze odpowiada. No i Daniela Martina, który przeciadł na Czalo Walońskie i nagle zapomnieć zajął również drugie miejsce. Michał ocenił swoje szanse, swoje możliwości, postanowił poczekaj do tego momentu, żeby właśnie wykaz zajął trzecie miejsce, to bardzo dobre miejsce. Może jeszcze Michałowi to nie odpowiada, po dziesięciu Milano Sanremo mierzy zwycięstwo i jemu się to uda, ale tak jak siłowski. Dziesiąte miejsce zajął Rafał Majka, a w kobiecym wyścigu Liège-Bastogne-Liège trzecie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Wygrała Holenderka Anna van der Breggen. Polskie judoczki zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy w rywalizacji drużynowej. W finale Polki przegrały z Franciszkami 0-5. Karolina Tałach i tak cieszyła się z mistrzostwa. Srebrnego medalu się też cieszymy. Niestety nie udało się obronić tytułu sprzed roku, ale myślę, że srebrny medal też jest warty uśmiechu na twarzy. Jeszcze dużo zawodów przed nami, mam nadzieję, że im w końcu pokażemy, kto rządzi. Wśród mężczyzn najlepsza okazała się drużyna Gruzji. Mistrzostwa odbyły się na warszawskim Torwarze. Polscy hokeiści wygrali z Ukrainą 2-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Kijowie. Wczoraj biało-czerwoni przegrali z Koreą Południową 2-4. We wtorek zmierzą się z Kazachstanem, który dziś uległ Korei 2-5. Awans do elity wywalczą dwa zespoły, ostatni spadnie do grupy 1B. Znamy pierwsze rozstrzygnięcia w ekstraklasie koszykarek. CCC Polkowice zdobyło brązowy medal, pokonując w play-off Artego Bydgoszcz 3-0. Dziś w ostatnim, jak się okazało, meczu Polkowiczanki triumfowały na wyjeździe 77-56. W ekstraklasie koszykarzy jeden mecz. W niedzielę polski Tykier Toruń przegrał u siebie z Anwilem Włocławek 69-73. Anwil prowadzi w tabeli z bilansem 24-7. A w NBA Cleveland Cavaliers spisują się jak na mistrzów przystało. Dziś wieczorem po raz czwarty pokonali Indiana Pacers, tym razem na wyjeździe 106-102 i awansowali do drugiej rundy play-off. Minionej nocy potknęli się Washington Wizards. Zespół Marcina Gortata przegrał w Atlancie z Hawks 98-116. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Już od samego początku gospodarze narzucili swój cel gry i pokazali, kto będzie rządził w tym spotkaniu. W pewnym momencie Hawks prowadzili już nawet 38-13. Wizards byli tylko tłem drużyny z dwóch pierwszych spotkań drugiej części sezonu rozegranych w stolicy Stanów Zjednoczonych. W Atlancie kompletnie zawiedli. Nieudany występ zaliczył Marcin Gortat. Podczas 28 minut gry Polak zanotował tylko 2 punkty. Oddał na koszt 5 rzutów, z których tylko jeden był celny. Do tego dołożył 8 piórek. Na uwagę zasługuje natomiast występ ekipie Wizardsona Walla, którego skuteczność wyniosła 80%. Wall zakończył spotkanie z 29 oczkami na koncie. W następnym meczu musimy przede wszystkim lepiej zagrać w obronie. Przeanalizujemy nasze błędy na zapisie wideo. Zdecydowanie poprawić musimy także nasze podkoszowe akcje. Podsumował trener czarodziejów Cat Brooks. Kolejny pojedynek pomiędzy tymi zespołami zostanie rozegrany w poniedziałek. Z Miami Jan Pachowski. Mimo porażki Wizards prowadzą w play-off do 4 zwycięstw 2-1. Na koniec przegląd piłkarskich wydarzeń w Europie. Uwaga kibiców była dziś skierowana na Santiago Bernabeu, gdzie piłkarze Realu Madryt i Barcelony zmierzyli się w kolejnym El Clasico. Barcelona wygrała 3-2 i zrównała się punktami z Realem Madryt, obejmując prowadzenie w tabeli. Jednak królewscy mają rozegrany jeden mecz mniej.
we włoskiej Serie A przypomniał o sobie Arkadiusz Milik, który zapewnił Napoli punkt w 33. kolejce. Zespół Polaka zremisował na wyjeździe z Sassuolo 2-2, a on strzelił wyrównującego gola w samej końcówce spotkania. Z dobrej strony zaprezentował się także bramkarz Empoli Łukasz Skorupski, obrońca karnego, a jego zespół wygrał na wyjeździe z Milanem 2-1. Arsenal Londyn będzie rywalem Chelsea w finale Pucharu Anglii. W półfinałowym spotkaniu kanonierzy pokonali dziś Manchester City po dogrywce 2-1, a w Premier League odbyły się dwa spotkania. Burnley przegrało 0-2 z Manchesterem United, a Liverpool uległ Crystal Palace 0-2. W tabeli prowadzi Chelsea z przewagą 4 punktów nad Tottenhamem. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza w zachodniej części kraju rozpogodzenia. Lokalnie głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegiem. Temperatura minimalna od minus 2 do 1 stopnia, na wybrzeżu od 1 do 3. Jutro rano zachmurzenie umiarkowane, w drugiej części dnia zachmurzenie na ogół duże i miejscami zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 9 do 13 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. 13 minut dokładnie po godzinie 23, dziś niedziela, 23 dzień kwietnia w kalendarzu. A teraz już czas na naszej antenie na audycję przygotowaną przez Naczelną Redakcję Programów Katolickich, przygotowaną z myślą o dzisiejszej niedzieli, Dzień Miłosierdzia, która już powoli dobiega końca. Sylwia Sułkowska, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Rodzina Rodzinie. Kończy się Niedziela Miłosierdzia Bożego. To święto patronalne Caritas. Dziś zbierane były pieniądze na pomoc rodzinom syryjskim. Posłuchajmy księdza Mariana Subocza, dyrektora Caritas Polska, i Marty Titaniec, kierownika działu projektów zagranicznych Caritas Polska, którzy przed świętami wielkanocnymi wrócili z Syrii, z Aleppo. Od 26 lutego do 5 marca cały tydzień w Aleppo przebyliśmy podróż 9-godzinną z Bejrutu do Aleppo. Była to moja, powiem tak, trzecia podróż. Druga podróż może do kraju, gdzie trwa wojna, bo w 1993 roku Caritas Polska był zaangażowana w Bośni. Podróż, proszę Państwa, do Aleppo, na wycieczkę.